Dzień dobry. Otwieram obrady 40. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Planowie na podstawie listy obecności. Pan jeszcze musi potwierdzić swoją obecność. Stwierdzam, że uprawnionych 15 radnych. Witam serdecznie Was, koleżanki i koledzy. Witam Panią Kamilę, witam Pana Krzysztofa. Koleżanki i koledzy, sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Pana Burmistrza, Pani Skarbnik. W porządku obrad sesji nadzwyczajnej musimy podejmować uchwały. Ja przedstawię. Witam również przeprowadzę naszą sesję Pani Skarbnik, Pani Krajów. Witam serdecznie. Przedstawię projekt uchwały, o którym będziemy dyskutować, będziemy podejmować jako uchwały. Projekt uchwały nr 40245/2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów. Projekt uchwały nr 40/255/2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 21-30 oraz projekt uchwały nr 40/256/2021 roku w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Polanów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Koleżanki i koledzy, sesję poprzedziło wspólne posiedzenie komisji, na których szczegółowo Pan Burmistrz przedstawił projekty uchwał dotyczące tych właśnie uchwał, które będziemy podejmować. Jak również na posiedzeniu komisji gościliśmy Pana Dyrektora ZUK-u, Pana Dyrektora Andrzeja Kulesza, który zapoznał z projektem zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Czy Pan Burmistrz jeszcze chciałby swoje wystąpienie na komisji również zabrać głos? Bardzo proszę o zabranie głosu, udzielenie głosu. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przede wszystkim to dziękuję za Państwa obecność. Rzeczy dzieją się dynamicznie, a te, które dotyczą budżetu i realizowanych zadań, to wymagają również akceptacji Wysokiej Rady. Dlatego tutaj w telegraficznym skrócie chciałbym tylko Państwu powiedzieć, czego te zmiany w budżecie dotyczą. Jeżeli chodzi o część dochodową, to w załączniku numer 1 zwiększamy dochody budżetu gminy o tutaj w pozycji drogi publiczne o kwotę 50 tysięcy złotych. To byli porozumienia z Nadleśnictwem Polanów dotyczących wspólnej inwestycji, również w pozycji wpływy z tytułu kary odszkodowań 69 233,40 zł. To jest odszkodowanie wypłacone przez PZU z tytułu uszkodzenia namiotu. Również następna pozycja to jest wpływy z tytułu kary odszkodowań wynikających z umów. To jest odszkodowanie za budynek po pożarze w Bukowie, kwota 67 462 zł. Chcę tutaj przypomnieć, że tutaj 3 lata trwało zabieganie o to, abyśmy z tego tytułu mieli
mieliśmy tam jeden lokal komunalny, żebyśmy z tego tytułu otrzymali odszkodowanie. Następne pozycje to jest pozycja 21 tysięcy złotych z tytułu zwiększenia. To jest program Azbest. Są to środki, które będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu na utylizację azbestu. Pozycja następna 10 529 zł. Jest to pozycja związana z usunięciem warsztatu Sosnowskiego i również to są środki, które będą dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tutaj to takie dofinansowanie, umowa została już podpisana. I największa pozycja 170 427 zł. To również środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na gazyfikację naszej szkoły przy ulicy Wolności. Takie środki otrzymaliśmy, tam zostanie zamontowany piec gazowy, obecnie prace tam trwają. To, co jest w części dochodowej, pojawia się również w części wydatkowej Wysoka Rado. I jeżeli chodzi o załącznik drugi, w załączniku inwestycyjnym pojawia się pozycja 60 tysięcy złotych. Ona wynika tutaj z tego porozumienia z Nadleśnictwem, o którym tutaj Państwu mówiliśmy i tutaj mówimy o drodze nad jeziorem miejscowości Wilni, jako tutaj droga gminna służąca tutaj przejazdom transportu drewna Nadleśnictwa. Również pojawiają się tutaj pozycja wydatki inwestycyjne 60 tysięcy. Są to dodatkowe środki na realizację ścieżki rowerowej na ulicy Szpirowej. Następna pozycja 10 tysięcy złotych to zwiększamy na zakup oleju do szkoły, byłej szkoły w Żydowie. Również pojawia się pozycja 9380, to jest odszkodowanie z tytułu lokali. Następnie pojawia się kwota 25607, to jest wyposażenie do sali ślubów, usługi pocztowe 15 tysięcy w związku z pandemią. No, muszą być określone standardy i poczta dostała zlecenie na większy zakres usług, które obecnie świadczy. Pojawia się pozycja 12 tysięcy bezpieczeństwo publiczne, 2 tysiące to jest na zakup materiałów i wyposażenia do Straży Miejskiej, 10 tysięcy na pozostałą działalność, a dotyczy to dodatkowych kamer na terenie naszego miasta. Z wydatków inwestycyjnych pojawia się kwota 220 tysięcy złotych, z tego 160 tysięcy na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów tutaj przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 40 tysięcy na zakup inwestycyjnych, materiałów inwestycyjnych, zakup inwestycyjnych do właśnie przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej i pojawia się również dodatkowa kwota na jednostki do remont w przedszkolu, to jest kotłownic kwoty 150 tysięcy, które mieliśmy zaplanowane, pojawia się dodatkowa kwota 170 tysięcy złotych. Zakup usług pozostałych, pojawia się zwiększona kwota 33 031 zł. To jest wydatki na usuwanie azbestu. Następnie kwota 14 038 zł. To jest na usuwanie warsztatu Sosnowskiego. Generalnie dotyczy to rejonu miejscowości Cetrum. Również w pozycji budowa placu zabaw. Dotyczy to wydatki inwestycyjne w kwocie budżetowej. Chodzi o wykonanie dokumentacji na schody na Mariańskie Wzgórze i 50 tysięcy pojawia się kwota na zakup namiotów mniejszych niż do tej pory mieliśmy. Ona jest sfinansowana, to co wcześniej mówiłem, z odszkodowań, które otrzymaliśmy. I 100 tysięcy jest to zmniejszenie dotacji dla Domów Kultury Dziedzictwa Narodowego. W pozycji załączniku numer 3 wydatki inwestycyjne to jest kwota wydatki inwestycyjne numer 3.
To jest drogi pozycja, pojawia się pozycja na kwotę 60 tysięcy złotych, o której tutaj mówiłem. Również budowa drogi rowerowej i parking dla dróg na ulicy Żwirowej, dodatkowe 60 tysięcy złotych. Wykonanie monitoringu 10 tysięcy złotych. Zakup wydatków inwestycyjnych na kwotę 40 tysięcy. To jest wyposażenie kuchni tutaj przy oddziałach przedszkolnych. Modernizacja kotłowni przy przedszkolu gminnym w Polanowie, dodatkowo 20 tysięcy złotych. No i plac tutaj na Mińskiej Wzgórze, opracowanie dokumentacji na schody i zakup namiotów w pozycji 50 tysięcy złotych, to co tutaj było. Również w pozostałych zmianach wieloletniej prognozie finansowej pojawia się dodatkowa pozycja w roku 2022. To jest projekt, który będziemy realizować z Urzędem Marszałkowskim dotyczącej niskoemisyjności dla budynków jednorodzinnych. Gmina powinna niebawem podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 1,5 miliona złotych na dofinansowanie do budynków jednorodzinnych wymiany źródeł ciepła. Taka informacja po podpisaniu ukaże się, Szanowni Państwo, na stronie gminy Polanów i ogłosimy nabór do tego projektu, który chcielibyśmy w całości zrealizować w roku 2020. Dotacja, gmina z tego tytułu nie ponosi żadnych wydatków, to jest 100% projektu. Oczywiście beneficjenci, którzy będą brali udział, oczywiście tutaj w tym regulaminie wszystkiego się dowiedzą. I również jedna zmiana, o którym tutaj Państwo w wieloletniej prognozie finansowej pojawia się przesunięcie budowy szatni na stadionie Gryfa, którą planowaliśmy wykonać na przełomie roku 2022-2023. W tej chwili w tym planie pojawia się w roku 2022. Jest to powód tego, że tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie 650 tysięcy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt, czyli 50% wartości, 1 300 000. Po podpisaniu umowy będzie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania. Chcielibyśmy, aby to zadanie było wykonane we wrześniu, do września 2022. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy są pytania do pana burmistrza dotyczące projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do podejmowania uchwały. Projekt uchwały nr 40-354-2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury o opinię. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wiceprzewodniczący, komisja budżetu infrastruktury pozytywnie opiniuje następujący uchwał. Uchwała nr 40-254 uchwała 20 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów. Uchwała nr 40-255-21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2021-2030 oraz uchwały nr 40/256/21 w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Polanów w celu przekazania pod zaopiniowania po wykonaniu wielu procedur. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 254/2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 40/255/2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2021-2030. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się.
Projekt uchwały nr 40 256 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu do zarządzania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Polanów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, w ten sposób wyczerpaliśmy porządek 40. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanach. Serdecznie dziękuję za udział w sesji panu burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu. Dziękuję serdecznie pani skarbnik, pani Marcie Krajęcznik. Dziękuję wam, koleżanki i koledzy, za udział w sesji, jak również serdecznie dziękuję pani Kamili Pańczku. Obrady 40. sesji nadzwyczajnej uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo.